Dobra, a co jest za tymi drzwiami? On nim rzucił o ziemię, ale on tutaj coś w środku ma. On z niego wyssał duszę. Pakujemy FNAF-a. Odkrywamy mega sekrety! Juniorski to cheater lol, pewnie w Robloxie też cheatuje lol nubek. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Aleksandra, Ananas Kaczkowaty, Anna Pelc, Fryta 2012, Hubix, Milena 12, Natalka Michalska oraz Zosia za te 8 pięknych fanartów bądź też memów. Pozdrawiam! No a teraz... Te sekrety są naprawdę mega przeklęte. Inspektor Junior! No siemanko, uszedwanko! Z tej strony to mi! And welcome back to Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do naszego FNAF-a, ponieważ zainstalowałem cheaty. Cheaty to jest to, co te gryski lubią najbardziej. Moi drodzy, będziemy wylatywać poza mapę, pod mapę, nad mapę i szukać sekretów. Wydaje mi się, że już dawno sobie nie cheatowaliśmy, prawda? Nie pamiętam, jak to się robi! Dobrze, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej FNAF-a, sekreciki, cheatowanko, zostawcie koniecznie 3000 apeczek w górę oraz jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag cheatowanko. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Dobra, wydaje mi się, moi drodzy, że zaczniemy sobie od chapteru pierwszego. Dlaczego? Ponieważ chapter pierwszy to ja po prostu chcę wylecieć z Pizzaplex i chcę zobaczyć ją całą w okazałości. Ja chcę, moi drodzy, zobaczyć, co jest napisane na tych kartkach, na tych gazetach, gdzie jest wielkim drukiem napisane, że Pizzaplex jest zamykana. Ale możliwe, że znajdziemy coś jeszcze gdzieś, jakimś malutkim, drobnym druczkiem. Okej, jak sami widzicie, Cassie wchodzi, z tyłu również widzimy jakieś drzewa, więc widzimy, że ona po prostu wchodzi tutaj w godzinach popołudniowych, najprawdopodobniej po szkole. Gregory, czy tutaj jesteś? Dostałem twoją wiadomość. Widzicie, mamy tutaj właśnie napisane na tych wszystkich kartkach Pizzaplex Destroyed. Odwrócimy się tutaj, moi drodzy, wpisujemy naszą komendę. Powa sobie może ustawię na 120, abyśmy po prostu widzieli więcej. Ja sobie tutaj już, moi drodzy, wylatuję. Widzicie, jesteśmy na zewnątrz. I teraz, moi drodzy, oczywiście mamy tutaj Glamrock Chica, Freddy, Montgomery Gator oraz Roxanne Wolf. No i tutaj na tej kartce jest, moi drodzy, mamy jednak malutkim druczkiem coś tutaj jest napisane. Pizzaplex Destroyed News. Nowość. Czyli wiadomości. Pizzaplex zniszczona. Temporarily closed, earthquake shakes Pizzaplex. Czyli, moi drodzy, Pizzaplex została zamknięta przez trzęsienie ziemi. Wydaje mi się, ponieważ earthquake shakes Pizzaplex, czyli tutaj to było spowodowane tym, że po prostu trzęsienie ziemi spowodowało to takie zamknięcie. Tak mi się, moi drodzy, też wydaje. Tu jest nawet to napisane, ale tym malutkim, drobnym druczkiem już niestety tego nie przeczytamy. Dobra, moi drodzy, co my na przykład mamy tutaj w środku? Tu jakieś fragi. Ile tutaj mamy, moi drodzy, parcel post i tutaj jest company name. No niestety nie mamy tutaj niczego, co by mogło nas zainteresować. Słyszymy w ogóle teraz jakieś dzwony. Czy my wylecimy teraz poza miasto? Czekajcie, ja tutaj wylatuję, jak sami widzicie, ona wchodzi tędy. No i niestety nie mamy tutaj żadnego miasta, tylko mamy drzewa, aby było widać, że niby to jest, wiecie, jak jakieś tutaj drzewo i tak dalej, i tak dalej. A ta cała Pizzaplex to jest nic innego jak taki wielki czarny kwadrat. No trudno byłoby inaczej, żeby twórcy nam tutaj dali teraz możliwość wyjścia poza miasto i pojechania sobie do domku. Zjedźmy, moi drodzy, pod mapę. Co my tutaj mamy ciekawego? Tutaj oczywiście jakieś drzewa, to oczywiście nas nie interesuje. Ale fajnie by było, gdzie my teraz, czekajcie, czekaj, bo ja jestem w jakimś miejscu, w którym nas nie powinno być. Tutaj, moi drodzy, to jest pod spodem, widzicie? Don't go in alone. Nie wchodź tutaj samemu. To jest tutaj, gdzie my nie możemy wejść, widzicie? Dlatego ta Pizzaplex tak wygląda. Ponieważ tutaj było trzęsienie ziemi i tutaj wszystko zostało zdemolowane. Dobrze, moi drodzy, ja sobie może dodam tutaj troszeczkę światełka. Może tutaj troszeczkę mrugać, ale to tylko jak się odwracamy, a niestety odwracamy się cały czas, więc tutaj się cały czas to będzie mrugać. No dobra, widzimy tutaj, moi drodzy, pozostałości po stacji ładowania od Freddy'ego, a my, moi drodzy, wylecimy tu za ten box, no i niestety tutaj już niczego nie ma. Dobra, więc wracamy, moi drodzy, do Pizzaplex. Ja może sobie wyłączę to światełko i teraz ciśniemy dalej. Dobra, tutaj już chyba w sumie będziemy mogli znowu to światełko załączyć. Widzicie, mamy. No przepraszam, że to tak mruga, ale niestety nie umie tego zrobić, żeby to nie mrugało. Dobra, co tutaj, gdzie my tutaj wchodzimy?
zimy. A, bo my nie mogliśmy wejść tu. I spójrzcie w ogóle, że tutaj właśnie na samym środku był ten Freddy, ale on został przewrócony. A co my tutaj mamy? Ej, co to jest? Co to? Czekaj, ja muszę wziąć to światło, weźmiemy je tu. Co to jest? Czemu tu jest? A, ja wiem, co to chyba oznacza. To oznacza, że tutaj, moi drodzy, ktoś postawił kwiatek na pogrzeb tak jakby. Wiecie, o co chodzi, nie? Tak, nie na pogrzeb, tylko na cmentarz. Lecimy dalej. Spójrzcie w ogóle, że oni tutaj zostawili te przedmioty. Tutaj dalej ta winda jest nieczynna. Tak jak miało to miejsce w Security Breach, dalej ta winda jest nieczynna. Tutaj oczywiście chody forever ever. They're still here. Oni tutaj nadal są. No dobra, niech będzie. Tutaj nie możemy wlecieć, ale jak sami dobrze wiecie, jak tutaj wlecieliśmy, to tutaj już niczego nie ma? Nie ma tu już niczego, ponieważ tutaj jak wlatywaliśmy, to my tutaj albo tutaj mogliśmy zdobyć właśnie ten magnetyczne coś tam, prawda? Tego hipo zdobyliśmy i wtedy mogliśmy zdobyć sobie, jak to się mówi? Security badge'a pierwszego albo nie, wejściówkę do daycare. No tak to też było. No dobra, no później oczywiście wchodzimy sobie tędy, to już tutaj wszyscy wiedzą, no i później tutaj mamy jakieś szkło, dobra. A, i tutaj jest Glamrock Gifts. No dobra, ale tutaj w Glamrock Gifts powinno być wejście. Nie, to nie było tutaj, to nie było tu. Tu jest w ogóle coś, dobra, tutaj niczego nie ma. Tutaj oczywiście robocik rozwalony, a my sobie lecimy tędy. Przechodzimy tu, a, i my tak czy siak jesteśmy tutaj u góry. No dobra, a co jest za tymi drzwiami? Tutaj jest daycare. Moi drodzy, my tutaj jesteśmy w daycare. No spójrzcie na to. Pamiętacie daycare? Tutaj się wchodziło, tutaj w ogóle jeszcze jakieś drzwi zostały, ale niestety tu już niczego nie ma. Oni tutaj zostawili kawałek daycare, ale to jest sweet, ale do daycare się wchodziło jeszcze dalej. To było gdzieś tam hen daleko, ale jak sami widzicie, no niestety tu już niczego nie ma. Tam jest w ogóle, aha, bo tam się wspinamy na górę. No dobra, ale do daycare my dopiero później jesteśmy tak jakby w daycare, prawda? Zobaczcie w ogóle, że te windy tutaj nie działają. Dopiero tutaj, w której jeździliśmy, możemy wejść po prostu sobie po drabinie. No a tu? Tu już niczego nie ma, żadnych znajdziek. No ale... Aha, i tu jest ten most! I tutaj się przechodziło! Okej, okay. I tutaj strzelaliśmy ostatnio do Chiki. Ale jak sami widzicie, niestety pozbyli się również tego pomieszczenia, no. Logiczne, aby gra chyba jak najmniej zajmowała. No dobra, moi drodzy, wspinamy się teraz na górę i jesteśmy tu. No ale my jeździliśmy dalej wyżej, prawda? Tu. No i później jechaliśmy na samą górę i byliśmy właśnie tutaj u góry, gdzie były te wszystkie hologramy i tak dalej. Te wszystkie animatroniki dawały po prostu czadu na tych wszystkich gitarach. Okej, dobra, moi drodzy, schodzimy na dół. Idziemy oczywiście przez wenty. No tutaj są te wentylacje. Okej, no i później tutaj gdzieś, dokładnie tu, jak my się tutaj telepierniemy, to jest prawda, że my spadamy no niby do... No dobra, no czekajcie, bo ja się muszę tutaj teraz telepiernąć. Zobaczcie w ogóle, na jakiej zasadzie działa ta gra. Że my tutaj spadła, spójrzcie, widzicie, to się tak jakby dalej wczytało. Spadła ta winda i to oznacza, że się jakieś skrypty wgrały, dzięki którym wczytała nam się tutaj, widzicie? My idziemy sobie tędy po tej wentylacji i później tutaj na dół spadamy. I możemy takim sposobem eksplorować dalej. No dobra, tu już wiemy, gdzie jesteśmy, a my spadamy gdzieś z tej wentylacji tu, prawda? Dokładnie, tu jest ta wentylacja, tam jest ta winda, my spadamy w tym miejscu i tutaj gdzieś za chwileczkę powinna się pojawić Chika. Tylko jak sami widzicie, tej Chiki tutaj no nigdzie nie ma, no widzicie? Jej tutaj nigdzie nie ma, ona się po prostu respawni. No ale ja w dalszym ciągu nie wiem, co to oznacza ten ptaszek tutaj. Czy to jest jakaś Glamrock Chika? Być może tak. No dobra, jak sami widzicie, tu jest po prostu wszędzie bardzo dużo śmieci, ponieważ twórcy postawili na prostoliniowość tej gierki, że mamy cały czas iść prosto, tak jak oni nas prowadzą i mamy po prostu tutaj szukać sekretów i tak dalej. Dobra, czy ja się tutaj mogę telepiernąć bez tej cutscenki? Wydaje mi się, że tak, chociaż nie jestem pewien. Dobra, jesteśmy. Moi drodzy... Za chwileczkę pojawi się tutaj Chika. Ja może zostawię te światło tu, ponieważ nam troszeczkę przeszkadza. I jakbyśmy je wzięli może jednak tu i zostawili je tu. Okej, ponieważ jak teraz będzie cutscenka, to ja muszę użyć innej kamery. Uwaga! Ona nas tutaj łapie. Rozmaściliśmy troszeczkę, Chica? Bo to tak troszeczkę głupio działa. O, Chika, co tobie się stało? Wyglądasz głupio, no ale jak sami widzicie, ona się po prostu tutaj respawni. Jest to takie troszeczkę mega dziwne, ale no dobra, idziemy dalej. Używamy naszej kamery i my sobie po prostu lecimy tędy. Dobra, weźmy nasze światełko ze sobą. I tutaj, wydaje mi się, że gdzieś tutaj się Monty pojawia. Ponieważ słyszymy jego odgłosy, jak my sobie gdzieś tutaj idziemy. Spójrzcie, my sobie użyjemy teraz teleportera. I my jak będziemy tędy szli, za chwileczkę... Gdzieś nowe pomieszczenie. On gdzieś jest.
On gdzieś jest, słyszycie go? Ale niestety, no nie ma... Wydaje mi się, że to są tylko i wyłącznie dźwięki, tak jakby tutaj wsadzone. A tak naprawdę to... No jego tutaj tak jakby nie było. No wydaje mi się, że twórcy tej gierki po prostu dodali tutaj jakieś dźwięki. A my, moi drodzy, jak sami dobrze wiecie, możemy dalej eksplorować tu. No i tu są jakieś drzwi. Możemy przez nie przejść, ale tutaj oczywiście niczego nie ma. O, tutaj coś mamy, ale nie mamy... A, i to są niby te same drzwi, widzicie? Dobra, a tu? Tutaj niczego nie ma. Okej, no dobra, idziemy teraz po tego naszego Fuzzwatcha. Pomyliło mi się, czekajcie, bo mi się pomyliło z tym. Security Bridge, nie Fuzzwatcha, tylko Fuzzwrench'a. A Fuzzwrench, dokładnie. Dobra, ja jestem ciekawy, czy my musimy to otwierać. Wydaje mi się, że nie, chociaż mogę się mylić. No nie, no nie musimy otwierać, ponieważ już tutaj jesteśmy. No dobra, no i my sobie schodzimy tutaj cały czas na dół i następnie przechodzimy przez te drzwi i coś... Tu jest, dobra, czyli mapa się wczytała. Tutaj, moi drodzy, gada na ten speaker, że wraca, witamy właśnie w Pizzaplex. No a tu znajduje się takie jakieś pomieszczenie i oczywiście tutaj też niczego nie ma. No dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Tu za chwileczkę powinien się pojawić Monty, ale z racji tego, iż ja jestem kamerą, to się żadne skrypty tutaj nie wczytują. I my widzimy się z Montym właśnie w tym miejscu. I gdzieś tutaj, ej, tu jest rura, do której możemy wejść? Okej. Moi drodzy, czyli ja myślałem, ponieważ Monty wyskakuje z tej rury, prawda? I ja myślałem, że twórcy tej gry nic tam nie dali, ale jak sami widzicie, możemy też przelecieć tędy? Ej, tu jest więcej tego, niżeli powinno być. Okej, wygląda to spoko, chociaż no tu już niestety mapa kończy, ale oni to sobie po prostu wzięli z tego Security Bridge. Okej, moi drodzy, ciekawi mnie to, ponieważ ja wchodzę tu, Monty się stąd pojawia i jak sami widzicie, mamy tutaj dosyć dużo wody i ta rura jest ze sobą połączona. Więc jak on nas spycha tu, to my jesteśmy w tej samej wodzie. Widzicie? Czemu tu jest taka wielka rura? Ej, tu już nie ma śmieci. Spójrzcie w ogóle, że śmieci są gdzieś dotąd, a później jest wszystko czyściutko, tak jak powinno być. Ale wydaje mi się, że jak dojedziemy do końca tej rury, to się po prostu skończy świat. I tak też właśnie się stało. Ale Monty powinien gdzieś tutaj być na dole. Ponieważ twórcy często gęsto robią tak, że oni po prostu szykują modele zaraz pod spodem, żeby one nas przestraszyły. No ale nie, no niestety jego tutaj nie ma. Czy ja się tutaj mogę telepiernąć, czy musimy aktywować jakiś skrypt? Dobra, telepiernęliśmy się tu. No i czekaj, bo ja mam teraz większe światło. Ja się... Boję, że jak ja tutaj podejdę, to on mnie od razu złapie. Widzicie? No on jakoś stąd po prostu wyskakuje, ale gdzie on jest? Gdzie on tipozuje? To my tego niestety, moi drodzy, nie wiemy. No on gdzieś na 100% będzie. Ale gdzie? No, nie mam żadnego pojęcia. Ale dobra, wchodzimy tu. Mamy cutscenkę. I on po prostu wtedy znika. O, a my jesteśmy... Czekajcie, bo ja nie wiem w ogóle, gdzie ja teraz jestem. Wydaje mi się, że jest jakaś cutscenka. Dokładnie, jest, moi drodzy, cutscenka Security Bridge Ruin. I my teraz po prostu ciśniemy dalej, do kolejnej mapy, bo chodzi o to, że się kolejna mapa właduje. No dobra, jak sami widzicie, znajdujemy się w całkiem innym miejscu, niżeli nam się zdawało. My jesteśmy teraz całkowicie gdzieś indziej. My wylecieliśmy tak jakby stąd. A, okej, dobra. No ale tu jest wszystko niby czarne. Co to... Tutaj będzie więcej znajdziek. Moi drodzy, spójrzcie to. Co to jest? A, to są te wszystkie security... No, co to jest? Banet? Zbanowany? Ej, to jest mega, ponieważ my teraz znajdujemy się naprawdę w wielkiej lokalizacji. Uuu! Wiecie, co to jest? Oh my god! Wiecie, co to jest? To jest inna mapa. Znaczy ta sama. To jest ta sama mapa, która znajduje się tutaj nad nami. Oni zrobili w taki sposób, gdzie ja w ogóle jestem? Oni zrobili to w taki sposób, że to jest prawdziwa mapa. Jak zakładamy maskę, to się wczytuje ta mapa, która znajduje się pod nami. Jak oni to spoko zrobili, nie? I dlatego się ta gierka nie zacina, ponieważ te tekstury się nie ładują, jak my zakładamy te gogle, tylko one się przesuwają. Ale to jest mega zrobione. No dobra, sorry za to światło, które tak po prostu cały czas mruga. I teraz na spokojnie możemy lecieć dalej. Ja wziąłem to światełko ze sobą? Czekajcie, ja je zostawię, wezmę ze sobą. Dobra, następnie wchodzimy tu. Tu oczywiście mamy te kibelki. Przechodzimy tędy. No ale gdzieś tutaj powinien się również ten gator pojawić, prawda? Ten nasz kochany gator. Ale no dobra, powróćmy, moi drodzy, do naszego ciała. Zostawmy to światełko, ponieważ one tutaj tak mega teraz mruga, nie wiadomo też dlaczego. I my sobie po prostu pójdziemy dalej i za chwileczkę tutaj gdzieś powinien gator wyskoczyć. Ponieważ będzie odgłos. Jak gator wyskoczy, to my wtedy szybko weźmiemy kamerę.
Nie ma go, to są po prostu odgłosy. Dobra, jak sami dobrze wiecie, my teraz tutaj otrzymamy tą maskę, prawda? Jak sami widzicie, nie ma tu nikogo. Tutaj nikogo nie ma. Ta postać również się respawni. Tak po prostu, o, on się tutaj pojawi. Widzicie? On się po prostu tutaj pojawia. Dostajemy maskę od niego. No i on wygląda w sumie dosyć spoko, tylko że... Czy on później znika? Bo ja już w sumie nie pamiętam. Tutaj mieliśmy kolejną znajdźkę. Weźmy tą maskę od niego i zobaczymy, jak to wygląda, jak my zakładamy tą maskę. Patrzcie, thank you. Please enjoy. O, widzicie, że my nie mamy naprawdę... Ej, my nie mamy tutaj tej. O, nie znikamy. Dlaczego my nie mamy tego ciała swojego? Dlaczego to tak jest? Equip mask. Dobra, zakładamy, moi drodzy, maskę. Cool. Okej, tutaj on nam opowiada o tym teraz, dobra. No dobra, moi drodzy, i wydaje mi się, że my sobie ten chapter, to już jest chyba chapter drugi, zostawimy sobie w tym miejscu, ponieważ ja bym chciał iść do chaptera 9 i wam pokazać mega szybki sekret. Dobrze, moi drodzy, jak sami widzicie, znajdujemy się już właśnie w podziemiach i my oczywiście idziemy na walkę z mimikiem, którego już nie mam normalnego mimika, tylko, moi drodzy, mamy takiego innego mimika, tego drugiego. Dobra, ja się tutaj telepierdę, nie wiem, czy się dobrze telepierdłem. Wiedziałem, że się źle telepierdłem. Gdzie ja w ogóle jestem? Spójrzcie w ogóle, że tutaj na samym dole znajduje się ten dobry, alternatywny ending, gdzie widzimy Gregorego, który wcina lody razem z Helpim oraz Vanessą. Ale ten obraz się teraz tutaj nie rusza. My tak jakby tutaj znajdujemy się w tym boksie i widzimy taki ending. Widzicie to? I wtedy jakieś tam balony jeszcze lecą i tak dalej. Wchodzimy do środka i jak sami widzicie, twórcy nam nie chcieli tego pokazać, ponieważ tutaj było mega ciemno. Ale jak sami widzicie, mamy tutaj jeden kostium, który nazywa się, czekajcie, ja sobie może ustawię FOV na 120, który nas... Chyba się tu pojawiłem, chociaż nie jestem pewien. Który się nazywa, moi drodzy, kostium 01, bądź też elefant. Następnie znajduje się tutaj, moi drodzy, jakaś kaczka. I to się nazywa maskot 03. Maskot 04 to jest zlepek tych wszystkich maskotek. I brakuje nam maskot 02, który jest po prostu tym takim lwem. Ale dlaczego takie maskotki, to nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, moi drodzy, iż są to maskotki, bo ktoś napisał taki też komentarz, iż są to maskotki nawiązujące do maskotek z serii książkowych Tales of Pizzaplex? Najprawdopodobniej tak jest, dlatego oni nam tutaj dali takiego easter egga. Samurai X-Cat to jest Scooper z Sister Location. On wstrzykiwał Remnant, który przechowuje duszę. Sister Location Michael nie umarł dzięki właśnie Remnantowi. Więcej o Remnancie jest w jednym z zakończeń Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. To nie Blob, bo Blob jest za duży i w innych endingach widzimy, że to mimik bez uszu. Tak naprawdę możliwe, że mimik jakoś przetrwał do czasu ruin. Druga opcja, to też jest teoria, to Afton poszedł do starego Endo i go zmodyfikował. Afton, słysząc głos Gregorego i to, że Cassie go woła, połączył kropki i zaczął modyfikować głos. Kiedy Gregory prosi nas o zdezaktywowanie Roxany, jego głos brzmi jak zlepek innych zdań, co akurat nie jest teorią, bo to po prostu słychać. Nie wiemy, czy tak duża dawka remnantu może zaszkodzić, więc nie wiemy, czy Afton, jeśli to on, powróci. Ale my, moi drodzy, jak sami dobrze wiecie, możemy iść do tego sekretnego endingu i znajdujemy się właśnie w miejscu, w którym ten Scooper wstrzykuje bądź też wysysa z mimika Remnant, czyli ten animatronik już nie ma w sobie duszy i tak naprawdę zabijamy mimika. Więc ja tutaj naciskam na ten przycisk, cyk, proszę bardzo, wylatujemy z kamery i tutaj co prawda nic... O, jest, widzicie? I to jest ten... Dobra, on się tutaj pojawił. Dobra, on go złapał. Rzuca. On nim rzucił o ziemię, ale on tutaj coś w środku ma, widzicie? Więc najprawdopodobniej on z niego wyssał duszę. I jakaś dusza znajduje się właśnie tu. To jest mega ciekawe. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek ze Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!